Dzień Niepodległości zawsze niesie ze sobą takie trzy następujące po sobie uczucia. Najpierw jest to radość, potem pojawia się poczucie chwały dla bohaterów, dla tych wszystkich, którzy tę niepodległość walczyli. I wreszcie pojawia się troska. Troska o to, żeby zachować tę niepodległość, żeby zachować polskość, żeby bronić tego, co ewentualnie może nam w tym zakresie grozić. Przypuszczałem, że spotkam swego, można powiedzieć, no powiem dobrego znajomego, nie będę mówił serdeczności, bardzo serdecznie kochani witamy pana marszałka województwa, pana Grzegorza Schreibera, kochani. Bardzo wam dziękuję za taki mini recital. To jest dla was taka, można powiedzieć, strawa duchowa ode mnie.